Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest wtorek 6 tygodnia zwykłego. I dzisiaj to właśnie, bo dzisiaj jest 14 dzień lutego. Tak w show biznesie to obchodzimy walentynki. Choć to w sumie jest zakorzenione trochę w katolicyzmie, bo ma to związek z niejakim świętym Walentym, którego zakochani czczą jako swojego patrona od niedawna, a jakoś tak zwykle to był patronem, znaczy od zawsze to był patronem chorych psychicznie, nerwowo, a w szczególności epileptyków, właśnie no, takim był patronem. To się trochę gdzieś zatarło i umknęło, a się podkreśla właśnie to patronowanie zakochanym. Fakt faktem, że tak na poważnie mówiąc, jeżeli my od zakochania nie przejdziemy do prawdziwej miłości, to jest rzeczywiście bieda, to wtedy rzeczywiście z tego będzie bieda, dlatego warto prosić Walentego, żeby pomógł tego kroku dokonać, żeby wymodlił taką łaskę, żebyśmy potrafili od zakochania przechodzić do prawdziwej miłości, tak? Bo zakochanie to takie jest trochę emocjonalne, emocje są słabym fundamentem do budowania i warto iść ku czemuś mocniejszemu, prawda, ku prawdziwej miłości. A w szczególności to oprócz tego dzisiaj, albo właśnie przede wszystkim dzisiaj obchodzimy święto ich dwóch świętych braci, świętego Cyryla i Metodego. Cyryl, czyli Konstanty, takie jego chrzestne imię jest Konstanty, Cyryl to jego imię zakonne. No i Metody, apostołowie Słowian, tak, twórcy słynnej cyrylicy, prawda, ci, którzy pamiętają czasy, kiedy w szkołach uczyliśmy się języka rosyjskiego, to jeszcze coś tam o cyrylicy wiedzą, bo alfabet rosyjski jest zakorzeniony w cyrylicy, nie jest prostą cyrylicą, ale z uproszczoną wersją, ale tak, gdzieś tam jest zakorzeniony w tymże. No i kiedy myślę dzisiaj o Cyrylu i Metodym, to właśnie myślę o poszerzaniu horyzontów. Myślę o tym, oni byli Grekami. Grekami i z tej swojej Grecji w pewnym momencie pchnięci jakby miłością Chrystusa, perspektywami, które tworzył przed nimi Chrystus, właśnie wyruszyli na tereny zamieszkałe przez Słowian, żeby tu Słowianom głosić Ewangelię już w IX wieku. I tak sobie myślę, kiedy myślę o Cyrylu i Metodym, że Bóg jest tym, który, Chrystus jest tym, który przychodzi i otwiera nam nowe horyzonty, tak, wyprowadza nas z naszej ciasnoty, z naszej ograniczoności, z ograniczoności naszego myślenia, z ograniczoności naszych perspektyw, naszego punktu widzenia i poszerza to wszystko, tak, rozszerza, pokazuje nowe horyzonty, nowe perspektywy, otwiera nam zupełnie nowe przestrzenie, jakich istnieniu w ogóle nie podejrzewaliśmy, doprowadza nas do odkrywania prawdy, która no, inaczej dla nas byłaby na zawsze zakryta, gdyby Chrystus nam jej nie, gdyby Chrystus nas do niej nie doprowadził. Właśnie, i to dotyczy i naszego pojęcia Boga, i naszego myślenia o nas samych, i naszych relacji, i świata, i w ogóle, i wszystkiego, że Jezus nieustannie wyprowadza nas ku czemuś nowemu, nieustannie poszerza, otwiera ciągle nowe horyzonty, nowe perspektywy, uczy ciągle czegoś nowego, prawda? Tak mam na myśli gdzieś tam świętego Pawła, który właśnie się modlił, abyśmy poznali, czym naprawdę jest długość, szerokość, wysokość, głębokość w Chrystusie, żebyśmy to poznali. Czyli żeby nasze umysły, nasze serca poddały się rzeczywiście temu działaniu Chrystusa, temu poszerzającemu, rozszerzającemu, wyprowadzającemu ciągle ku czemuś nowemu. Właśnie, to tytułem wstępu. Natomiast dzisiejsza Ewangelia ze świętego Łukasza, z 10 rozdziału, wiersze 1-9. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Właśnie, to dzisiejsza Ewangelia i pierwsze, co mnie rusza w tej dzisiejszej Ewangelii, to stwierdzenie, że Pan wyznaczył jeszcze innych 72, innych, prawda? Wobec czego innych? Wobec grona 12. Tak, bo Jezus spośród swoich uczniów wybrał grono 12, takich 12, którzy mieli być bliżej Niego, bardziej z Nim, jakoś trwać przy Nim i którzy później byli jakby takimi nośnikami Jego tożsamości. Natomiast wybiera jeszcze innych 72, takich, których posłał. I wasze posłał, tak dosłownie tekst grecki mówi, posłał przed swoim obliczem, prawda, tych 72, jakby ma być twarzą Chrystusa wobec świata, wobec tych wszystkich miejsc, miejscowości, gdzie Chrystus osobiście jeszcze nie dotarł, prawda? Mają być twarzą, mają reprezentować Chrystusa, tak, mają być Jego twarzą, prawda? Natomiast tych 12 to jest jakby oś Kościoła, tak, bo tych 72 i 12 wszyscy razem tworzą Kościół, tak, Kościół zgromadzony wokół Jezusa Chrystusa, Jego uczniów, Kościół złożony z uczniów Jezusa Chrystusa zgromadzonych wokół Niego, prawda? No i właśnie tych 12, którzy są bliżej Jezusa, są jakby taką osią czy fundamentem, są jakby nośnikiem tożsamości Jezusa w Chrystusie, w Kościele, przepraszam, jakby strażnikami tej tożsamości, żebyśmy nie zatracili autentycznego, prawdziwego Chrystusa, żebyśmy się z Nim nie rozmijali, tylko żebyśmy żyli zapatrzeni rzeczywiście w prawdziwego Chrystusa i żebyśmy byli w związku z tym twarzami prawdziwego Chrystusa wobec świata, który jest wokół nas. Właśnie, że tychże 12, zobaczcie, od samego początku są formowani jako ci, którzy potem mają potrafić rozpoznawać Jezusa Zmartwychwstałego w Jego nowej postaci. Oni pierwsi są tego uczeni, prawda? I tych 12 właśnie ma być punktem odniesienia dla całego Kościoła. Natomiast tych 72, no to jest właśnie takie grono, które idzie do świata, żyje w świecie i to jest grono ludzi, którzy mają być jakby twarzami, obliczami Chrystusa wobec świata. Natomiast oni rzeczywiście, tych 72, czyli tych, którzy żyją w świecie, którzy idą do ludzi, do miejscowości, prawda, do domów, do miejsc pracy, właśnie żyją w świecie, no rzeczywiście potrzebują jakiegoś punktu odniesienia, żeby mieli pewność, że faktycznie są obliczem, są twarzą prawdziwego Jezusa Chrystusa. Nie? Potrzebują takiego grona 12, którzy nie żyją całkowicie zanurzeni w tym świecie, tylko żyją w głębszej relacji z Chrystusem, tak? I którzy w związku z tym właśnie mogą potwierdzić, tak, czy ten Chrystus, w którego ja wierzę, to jest prawdziwy Chrystus, czy może jakieś moja wydumana wizja, prawda? Czy to, w co żyję wpatrzony, wsłuchany, to faktycznie jest prawda Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelia, czy może to są moje wymysły? To nawet święty Paweł, zobaczy, poddał się werdyktowi grona 12, mówi: udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy są uznawani za powagi, żeby się przekonać, że Ewangelia, którą głoszę, tak, żeby im przedstawić Ewangelię, którą głoszę, żeby się przekonać, czy nie biegnę na próżno. Nawet święty Paweł, najlepiej wykształcony człowiek ówczesności, szukał punktu odniesienia właśnie w gronie 12 z Piotrem na czele.
Właśnie, więc tych innych 72, prawda, którzy mają punkt odniesienia w Chrystusie, Chrystusie otoczonym przez grono 12, idą do świata i są twarzą Jezusa Chrystusa właśnie. To właśnie coś takiego trzeba tu zobaczyć w tej dzisiejszej Ewangelii, zobaczyć siebie w Kościele Jezusa Chrystusa, prawda, siebie zaproszonego też do tego, żebym był na mój sposób twarzą Jezusa Chrystusa wobec świata i zobaczyć Kościół urządzony właśnie w taki sposób, żebym ja, który żyję w świecie, który mam być dla świata twarzą Jezusa Chrystusa, miał właśnie takie grono 12, Kościół hierarchiczny, jako punkt odniesienia właśnie, żeby się nie okazało, że prawda jestem twarzą jakiegoś fałszywego Chrystusa, czy że żyję w jakiejś mrzonce, czy biegnę na próżno, jak mówi święty Paweł. Tak, Jezus posyła ich po dwóch, to jest bardzo charakterystyczne, że Jezus ich posyła po dwóch, tak, bo oni mają być znakiem bliskości Królestwa Bożego i przede wszystkim to Królestwo Boże jest w relacji między tymi dwoma, prawda, relacji, której uczył Jezus, a Jezus uczył takiej relacji, która się nazywa, abyście się miłowali jak ja was. Nie? To tym się kończy misja Jezusa Chrystusa na świecie. Na ostatniej wieczerzy Jezus to powtarza, prawda, abyście się miłowali jak ja was. To jest nowe przykazanie, to jest moje przykazanie, które ja wam daję. Abyście się miłowali jak ja was, prawda? I właśnie dlatego to jest takie ważne, żeby żyć wpatrzonym w prawdziwego Chrystusa, dlatego że potem ja jestem na tyle twarzą Jezusa Chrystusa, na ile właśnie wypełniam to przykazanie, jak ja was, prawda? Więc najpierw potrzebuję widzieć w Chrystusie, jak on miłuje mnie. Jeżeli tego nie widzę w Chrystusie, jak on miłuje mnie, to później tworzę relacje z innymi ludźmi, ze światem, ze wszystkim, na podstawie moich własnych domysłów i wymysłów, a moje własne domysły i wymysły zawsze są zbyt wąskie i zawsze popełniam błąd. Dlaczego? Dlatego, że tylko Bóg jest miłością i żebym wiedział, co to znaczy miłość, to potrzebuję poznawać Boga, Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie. Nie żyć we własnych domysłach, nie żyć w jakichś fragmentach prawdy, ale cierpliwie, wytrwale poznawać Jezusa Chrystusa. I to jest poznawanie czego? Poznawanie tego, jak jestem kochany, poznawanie mojej wartości. To jest ciekawe, bo poznawanie Boga nieuchronnie wiąże się z odkrywaniem mojej własnej wartości. Zobaczcie, że kiedy Adam i Ewa dopuścili się grzechu pierworodnego, to takim fundamentalnym skutkiem tego grzechu, takim bardzo odczuwalnym, to jest utrata wartości, odkrycie, że jesteśmy nadzy. Później z tego płynie cała reszta, zaburzenie wzajemnych relacji, wstydzimy się siebie, boimy się siebie, prawda, trudno nam znaleźć balans we wzajemnych relacji, boimy się Boga, nie potrafimy się dogadać właśnie, że utrata poczucia wartości, utrata poczucia tożsamości, prawda? A to prowadzi do tego, że nie jestem w stanie wytrzymać ze sobą. Jeżeli nie mam poczucia wartości, to zawsze będzie się prędzej czy później pojawiać jakiś element, że trudno mi będzie wytrzymać ze sobą. Jeżeli ja będę mojej wartości szukał w moich osiągnięciach, w tym, co dokonałem, co mi się udało, w tym, do czego doszedłem, co zgromadziłem, co zarobiłem, co wytworzyłem, w tym, co wykonałem, prawda, jeżeli ja będę szukał poczucia wartości w dziełach moich rąk, w moich osiągnięciach, to zawsze prędzej czy później dojdę do utraty poczucia tego wartości, bo zawsze prędzej czy później coś mi nie wyjdzie. Jeżeli szukam mojego poczucia wartości w tym, co myślą o mnie ludzie, jak reagują i tak dalej, to też jest pułapkowe, bo prędzej czy później zawsze ludzie będą ze mnie niezadowoleni. Prędzej czy później odkryję, że nie osiągam efektów, które sobie zamierzyłem. No i nie będę mógł znieść siebie i w ogóle i tak dalej. I to wszystko tak się nawarstwia. I teraz zobaczę, że Jezus, kiedy przychodzi, kiedy Bóg przychodzi w Jezusie, to przede wszystkim przychodzi, żeby pomóc nam odzyskać nasze poczucie wartości. Zobaczę, że
Jezus przede wszystkim pokazuje ludziom ich wartość, to, że są warci dostrzegania, warci poświęcania im czasu, warci tego, żeby się o nich zatroszczyć, żeby ich uzdrawiać, żeby ich leczyć, żeby ich nauczać, żeby ich widzieć, dostrzegać ich potrzeby, żeby ich karmić, prawda, żeby spędzać z nimi czas, żeby siedzieć z nimi przy stole, prawda. I to jest coś, co Jezus daje przede wszystkim, poczucie wartości, że Bóg chce mieć z nami coś do czynienia. Że nasza wartość w oczach Boga, Jezus z tym przychodzi, to jest Ewangelia, to jest dobra nowina, to jest Królestwo Niebieskie, to jest Królestwo Boże, że w oczach Boga nasza wartość się nie zmieniła. Że chociaż okazało się, że jesteśmy grzesznikami, że potrafimy się pomylić, potrafimy popełniać błędy, to nasza wartość w oczach Boga się nie zmieniła, dalej jesteśmy warci miłości. Właśnie jako grzesznicy, właśnie jako obciążeni grzechem pierworodnym, jesteśmy warci miłości, warci tego, że do nas przyjdzie, żeby o nas się troszczyć, prawda? Żeby nas kochać, żeby z nami być i zapraszać nas do tego, żebyśmy byli z Nim. Właśnie tacy. Właśnie to jest oś Ewangelii, oś dobrej nowiny. Że nasza wartość w oczach Boga się nie zmieniła. Tak, w naszych oczach dokonał się upadek naszej wartości, ale w oczach Boga nasza wartość się nie zmieniła. I tu jest, zobaczy, Piotr. Piotr, który po upadku na dziedzińcu arcykapłana, po trzykrotnym zaparciu się Pana, kiedy do niego dociera, co zrobił, to szuka odpowiedzi, szuka wyroku, szuka osądu w spojrzeniu Jezusa. Nie w tym, co ja myślę sam o sobie, ale w tym, jak Jezus na mnie patrzy. Właśnie, i to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega dokładnie na tym, właśnie na głębokim przekonaniu, że ja sam z siebie jestem nicością, ale w oczach Pana jestem kimś. To Jezus, to Bóg. To Bóg w Chrystusie czyni mnie kimś. Tak, to Bóg czyni mnie kimś. Jego oddech, Jego miłość czyni mnie kimś. Czyni mnie osobą niepowtarzalną. Prawda? I mogę to przekazać, to doświadczenie bycia kimś. Tak, to doświadczenie, że ja się liczę jako ja. Nie? Że nie liczy się coś, co ja zrobiłem, coś, co wytworzyłem, coś, co przyniosłem, coś, czym zapłaciłem i tak dalej. Liczę się jako ja. I zobaczcie, że zasadniczo w większości przypadków takie fundamentalne doświadczenie, które ludzi czyniło chrześcijanami, to było doświadczenie z jednej strony bankructwa totalnego, a z drugiej strony właśnie tego, że ja taki bankrut, który już nie ma nic, dla Jezusa jestem kimś. To właśnie doświadczył na dziedzińcu arcykapłana święty Piotr, to właśnie doświadczył pod Damaszkiem święty Paweł, i później, kiedy właśnie się wyżalał na swój oścień, właśnie kiedy nie mam nic. Nie mam nic, jestem upadły, jestem zbankrutowany. Nagle się okazuje, że jestem wart tego, żeby Jezus do mnie przyszedł. I wtedy dopiero doświadczam, że to ja jestem wartością. Nie coś jest wartością, tylko ja jestem wartością sam w sobie, w oczach Jezusa. I to mnie dopiero czyni zdolnym do tego, żeby to przekazywać dalej, prawda, to doświadczenie. I zobaczcie, kiedy Jezus posyła tych 72, zwróćcie uwagę, że właśnie Jezus ich przestrzega, żeby nie ulegli tak zwanemu temu światu, nie? Tak zwanej mądrości, która jest pseudomądrością tego świata, żeby nie skupiali się na czymś, na pieniądzach, na bagażu, na zdobywaniu czegoś, na szukaniu wygody, smaczniejszego jedzenia, na szukaniu zaszczytów, kariery, na szukaniu efektów, nie wiadomo czego. Tylko żeby się skupili na ludziach, do których idą. Po pierwsze, żeby żyć szli we dwóch, żeby w tym, jak się wzajemnie traktują, już było widać, że to jest coś nowego i żeby sposób, w jaki traktują ludzi, do których przychodzą, prawda, bez różnicy, bez badania, czy są godni, czy niegodni, tylko po prostu dawać pokój, dawać troskę, prawda, zatroszczyć się, nie? To, co Jezus mówi, uzdrawiajcie chorych, zatroszczcie się o bezsilnych, bezradnych, nie? Im bardziej jesteś upadły, im bardziej jesteś bezsilny, im bardziej jesteś bezradny, tym bardziej jesteś wart, żeby się nad tobą pochylić, żeby się o ciebie zatroszczyć, żeby o ciebie zadbać, prawda? To jest to doświadczenie, które tych 72 miało dawać, to znaczy być twarzą Jezusa. Znaczy przynosić ludziom poczucie wartości, tego, że oni są celem samym w sobie, że nie przychodzimy po to, żeby coś na ludziach zyskać, żeby coś od nich mieć. Nie przychodzimy dlatego, nie chcę relacji z tobą, dlatego, że coś na tej relacji mogę zyskać, tylko to ty jesteś ważny w tej relacji.
Nie dlatego, że jesteśmy potrzebni do załatwienia tego czy tamtego, do zyskania tego czy tamtego, tylko ty sam w sobie jesteś ważny. Ty sama w sobie jesteś ważna i dlatego chcę mieć z sobą relację, dlatego przynoszę ci mój pokój, moją troskę, przynoszę ci siebie, mój czas, wszystko, bo to ciebie szukam. Nie szukam czegoś od ciebie, tylko ciebie szukam. Ale właśnie to, co czyni mnie wyzwalającym, to doświadczenie, że Pan przyszedł mnie szukać, mnie szukać. I teraz zobaczcie, że rzeczywiście pracowników na takim żniwie to jest nie za wiele, bo to my się przyzwyczailiśmy do szukania czegoś, a nie kogoś. Nawet jak szukamy kogoś, to bardzo często właśnie z powodu czegoś, prawda? A nam jest bardzo ciężko właśnie dojść do takiego odkrycia, że wartością jest osoba sama w sobie. I to możemy odkrywać tylko w Jezusie i potrzebujemy to odkrywać ciągle na nowo. I to dopiero nas czyni pracownikami na żniwie pańskim. Bo to jest rzecz charakterystyczna, że człowiek, który odnalazł swoje prawdziwe źródło prawdziwego poczucia wartości, to nigdy nie poniży drugiego człowieka. I to też skutkuje pewnym takim spokojem, o którym jakby mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że jakby ja już nie jestem zawinięty na tym, że to, co ja robię, to musi przynieść jakiś efekt, nie? Że jakąś reakcję z drugiej strony, że prawda, to, co Jezus mówi, nie? Że gdzie, jak wchodzicie, to jak tu jest napisane, to mówcie pokój temu domowi, nie? Mówcie pokój temu domowi i nie wasza to rzecz się przejmować, czy ten człowiek jest tego wart, czy nie wart, czy on z tego skorzysta, czy nie skorzysta. Wynieście pokój, tym się radujcie. I tym się radujcie, że niesiecie pokój. A to, czy ktoś z tego skorzysta, czy nie skorzysta, no to już jest jego sprawa. Nie? Jak nie skorzysta, no to wróci do was. Nie? Właśnie, więc ja mam pewien spokój, nie? Kiedy znajdę źródło prawdziwego poczucia wartości, że ja nie potrzebuję już takiego doświadczenia, że to, co ci dałem, to, co dla ciebie zrobiłem, to ty nie wiadomo, jak z tego skorzystałeś, nie wiadomo, jakie są efekty. No ja ci po prostu dałem, tak? Ja ci po prostu dałem, ja się cieszę, jeżeli ty z tego skorzystasz, ale nie ma dla mnie tragedii, jeżeli nie skorzystasz, prawda? Oczywiście, że wolałbym, żebyś skorzystał, ale z drugiej strony szanuję twoją wolność, szanuję ciebie. Właśnie na tym polega szacunek do drugiego człowieka, że szanuję jego granice, nie próbuję naruszać jego granic, prawda? Natomiast zobaczcie, jak nam łatwo przychodzi naruszać wzajemnie nasze granice, jak bardzo chcemy decydować nawzajem za siebie, prawda? Jak trudno nam jest zostawić drugiemu człowiekowi rzeczywiście przestrzeń jego decyzji, uszanować przestrzeń jego decyzji. Właśnie. No dlaczego? No bo my sami mamy to naruszone. I teraz Jezus przychodzi nas z tego leczyć, cierpliwie, wytrwale leczyć. Nie? I tu w Jezusie widzimy, ile jesteśmy warci, kiedy idziemy na Eucharystię, kiedy przyznajemy się, że przyszliśmy tutaj z pustymi rękami, że liczymy tylko na miłosierdzie, doświadczamy czego? Że Jezus przychodzi do nas, Bóg przychodzi do mnie. On nie przychodzi dlatego, że przyniosłem nie wiadomo co, że jestem mu nie wiadomo do czego potrzebny i nie wiadomo jak produktywny. Jezus powiedział, powtarzajcie sobie, słudzy nieużyteczni jesteście. Że Bóg nie kocha mnie dlatego, że mu zapłaciłem czymkolwiek. On kocha mnie, po prostu mnie. I dla Jego miłości ja jestem wartością. Dlatego nawet upadły, nawet jako grzesznik. Nawet jako ten, który popełnił jakieś błędy, w jego oczach moja wartość się nie zmieniła, tylko żebym ja to dostrzegł, żebym ja to dostrzegł. Właśnie jak warto o to się modlić, żeby to zobaczyć, że moje serce o tym się przekonało, żebym ja wreszcie w to uwierzył i to mnie dopiero uczyni wolnym. Wolnym w życiu, wolnym w relacji z drugimi, z innymi ludźmi, prawda? I to mnie uczyni wolnym do tego, żeby nieść to doświadczenie ludziom. Właśnie to doświadczenie, że jesteś dla mnie ważny, dlatego że jesteś. Jesteś dla mnie ważny, dlatego że jesteś. Chcę się o ciebie zatroszczyć, dlatego że tego potrzebujesz, że jesteś. Niosę ci pokój, dlatego że jesteś. Dlaczego? Bo pierwszy tego doświadczyłem od Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.